Będziemy się modlić teraz o chorych, o tych z was, którzy potrzebujecie uzdrowienia, uwolnienia. Jakakolwiek osoba, która potrzebuje uzdrowienia czy uwolnienia, chcę, żebyś dzisiaj przyjął bardzo prostą prawdę. Chcę, żebyś zrozumiał, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, na Jezusa Chrystusa spadły nie tylko wszystkie grzechy ludzi, ale spadły na Niego wszystkie choroby. Jeszcze jaśniej, grzech przyniósł na ziemię śmierć. Różnego rodzaju śmierć. Śmierć psychiczną, śmierć fizyczną. Ale w Chrystusie Jezusie grzech został złamany. Moc śmierci została złamana. Każdy człowiek, który odda swoje życie Jezusowi, zaczyna mieć dostęp do nieskończonych przestrzeni życia. Ja w 2001 roku oddałem swoje życie Jezusowi. Zaufałem Jezusowi. W więziennej celi uklęknąłem i powiedziałem: Jezus, nie znam Ciebie, nie wiem, o co chodzi, ale wiem jedno, potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie. I On przyszedł do mojego życia. Wiesz dlaczego? On przychodzi do życia każdego człowieka, który do Niego zawoła z całego swojego serca. Nieważne, jakim jesteś grzesznikiem i nieważne, jak wielki jest Twój problem. Ja zamordowałem człowieka, byłem dealerem narkotyków, niszczyłem ludzi, niszczyłem życie ludzi. Sam byłem narkomanem, umierałem od narkotyków, byłem człowiekiem na dnie. Byłem w zorganizowanej grupie przestępczej, produkowałem narkotyki, trułem nimi dzieci. Ale On do mnie przyszedł. Wiesz dlaczego? Po 2000 lat temu On umarł na krzyżu za takich jak ja. A Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. A więc możesz być ode mnie dużo, 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 dużo lepszy, ale jeżeli nie oddałeś życie Jezusowi, idziesz do piekła. Możesz być bardzo porządnym człowiekiem, możesz chodzić do kościoła, możesz być dobrym mężem, ojcem, ale jeżeli nie wybrałeś Jezusa jako swego Pana, to Twoim Panem jest Twoje ego. A Twoje ego pociągnie Cię do piekła, jak wielki kamień przyczepiony do Twojej nogi. Rozumiesz? Można być świetnym pływakiem. Można świetnie pływać. Mój ojciec, ten ziemski ojciec, był świetnym pływakiem. On bardzo dobrze pływał. Ale on mi opowiadał, że jak się ratuje ludzi, ponieważ on był ratownikiem. Jak człowiek, który jest ciężki, złapie ratownika i zakleszczy się na nim, to niestety ratownik idzie razem z nim na dno. Tak samo jest z egocentryzmem. Ego to jest największy grzech. Tak naprawdę jedyny, za który się idzie do piekła. Żeby się pozbyć ego, trzeba wymienić ego na Jezusa. Trzeba przyjść do Boga i powiedzieć: przepraszam Cię za życie bez Ciebie. Wybacz mi, że żyłem bez Ciebie. Nieważne, czy dobrze, czy źle, ale bez Ciebie. Przepraszam Cię, że sobie radziłem, albo że sobie nie radziłem. Przepraszam, że byłem zaradny albo niezaradny. Przepraszam za dobre i za złe rzeczy, ponieważ obojętnie jakie były, były bez Ciebie. Przepraszam za życie bez Ciebie. Ja Mu tak powiedziałem. I On przyszedł do mojego życia i On zmienił mnie w innego człowieka. W jednej chwili. W jednej chwili. Zmienił mnie w innego człowieka. Ego zostało ze mnie wyrwane, a wszedł Chrystus. I od tamtej pory we mnie jest. I moje życie jest życiem, które opiera się na Chrystusie. Gdybym dziś umarł, idę do nieba. Nie boję się śmierci. A jak się nie boję śmierci, to się nie boję niczego. Bo jak się przestajesz bać śmierci, to przestajesz bać się czegokolwiek. A żeby nie bać się śmierci, trzeba oddać życie Jezusowi. Jeżeli nie oddasz życie Jezusowi, pójdziesz do piekła. Jeżeli ktoś z was jest, kto jeszcze nie oddał życie Jezusowi, chciałbym, żebyś to dziś zrobił. Chciałbym, żebyś oddał życie Jezusowi. Żebyś zaufał, nieważne, kto ty jesteś, ateista, protestant, katolik, obojętnie kto, nie ma żadnego znaczenia. W piekle jest miejsce dla wszystkich. Dla wszystkich. Ateistów, protestantów, katolików, wszyscy mają tam swoje miejsce. Jeżeli nie oddali życia Jezusowi, ale wystarczy oddać Mu swoje życie. Wystarczy Mu zaufać. To dopiero początek. Bo skoro On umarł za Twoje i moje grzechy, to pamiętaj, że konsekwencja grzechu skończyła się w tym momencie. A choroba, zniewolenie, jakakolwiek inna patologia jest konsekwencją grzechu. I dlatego Słowo Boże mówi, że On choroby nasze nosił i moce nasze wziął na siebie.
a jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Ja wierzę w Słowo, dlatego jestem zdrowy. Mam 45 lat, jestem w najlepszej kondycji, jakiekolwiek, kiedykolwiek byłem w życiu. Jestem zdrowy, zostałem uzdrowiony z nowotworu. Zostałem uzdrowiony z alergii. Zostałem uzdrowiony z dychawicy płucnej. Brałem narkotyki, trzykrotnie umierałem od narkotyków. Wyzwolił mnie z narkotyków. Mam zdrową wątrobę, zdrowe nerki, zdrowe płuca. Dlaczego? Bo On wziął to na siebie 2000 lat temu. A ja z tego skorzystałem. Skorzystałem z łaski. Chcę, żebyś skorzystał dzisiaj z łaski. Chcę, żebyś, jeżeli nie oddałeś jeszcze życia Jezusowi, oddał Mu swoje życie. Powiedział: Jezus, ja olewam u Jego centryzm. Ja walę w Jego centryzm. Ja oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci moje życie. Wiesz, jak pięknie jest żyć i nie ma Ci śmierci? Wiesz, jak pięknie jest żyć i nie ma Ci śmierci? Ludzie mnie straszą, głosimy na ulicach, wszędzie. Ludzie mówią: zrobię Ci coś złego. Ja mówię: to mi zrobisz przysługę. Come on! Zrób mi coś złego. Święty Paweł powiedział, że śmierć jest zyskiem. Zyskiem. To jest dobry interes. Jak chrześcijanin umiera, to idzie do nieba. Jest mu lepiej niż tu. Ale jest taki numer, że tutaj na tej ziemi będę żył długo i szczęśliwie, dlatego że Bóg ma plan dla mojego życia. I tym planem jest między innymi to, abym do Ciebie mówił. Jestem tutaj po to, aby Ci powiedzieć, że możesz pójść do nieba i możesz również zostać uzdrowiony z każdej choroby, wyjść z każdej niemocy, być wyzwolonym z każdego nałogu, wyjść z każdej patologii. Żaden problem. Tutaj wychodzili ludzie z różnych patologii. Przyjeżdżali tutaj naćpani, a dzisiaj służą Bogu. Chlali, a nie chlają. Rozumiesz? Włóczyli się po burdelach, a teraz mają normalną żonę i normalnego męża. Nie mają schizy w głowie. Normalnie śpią, a nie spali. Rozumiecie, o czym mówię? Mieli depresję, a nie mają. Jakikolwiek jest dzisiaj Twój problem, odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Jedno pytanie. Czy Ty w to uwierzysz? Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Tego nie trzeba, nie musi być widać. Trzeba w to uwierzyć. Wiara to pewność tego, czego nie widać. Rozumiesz? Wiara to pewność tego, czego nie widać. Uwierz. Jezus powiedział: ludzie, wierzcie Bogu i mi wierzcie. Ja uwierzyłem. Uwierzyłem. Kto z Was nie ma dzisiaj pewności, że pójdzie do nieba? To jest takie moje pierwsze pytanie. Jeżeli nie masz pewności, że pójdziesz do nieba, a wiara jest pewnością, to ja nie wiem, gdzie Ty idziesz. Ale jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem, zrób to dzisiaj, teraz. Pojednaj się z Bogiem teraz. Pojednaj się z Bogiem. Oddaj Mu swoje życie. Pomyśl teraz o tym. Dobrymi czynami nie zapłacisz za złe. Przestań usiłować. Łaska to niezasłużona przychylność. Niezasłużona. Jeżeli chcesz oddać życie Jezusowi, przyjdź do mnie teraz, chodź. Pomodlę się z Tobą. Sytuacja Twoja zmieni się w jednej sekundzie. Staniesz się obywatelem nieba, chodź. Kto jest jeszcze tak dzielny jak ona? Kto jeszcze chce oddać swoje życie Jezusowi? Chodź. Kto jeszcze chce oddać życie Jezusowi tak jak oni? Chodźcie. Jezus może wrócić jutro. Może być powrót Jezusa. Kto jeszcze z Was nie oddał życie Jezusowi? Chodźcie. To jest bardzo ważna sprawa. Jezus może jutro wrócić. Jutro. Jutro. I wszyscy, cały świat się o tym dowie. Pomódlcie się ze mną. Powiedzcie: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Już nie mam grzechów. Bo Jezus stał się grzechem. Nieważne, co czuję, wierzę w Twoje Słowo. Panie Jezu, wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty
Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Duchu Święty, wypełniaj tych ludzi. Wypełniaj tych ludzi Twoją obecnością. Ty, który jesteś, wypełniaj ich ducha. Zdradzaj ich ducha. Zdradzaj ich ducha. Niech ich duch będzie zrodzony. Niech ich duch będzie zrodzony. Niech ich duch będzie zrodzony teraz. Niech ich duch będzie zrodzony. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad wszelką demoniczną opresją nad tymi ludźmi. Ja Ci, diable, nie pozwalam dotykać tych ludzi. Nie pozwalam Ci dotykać dzieci Bożych. W imieniu Jezusa Chrystusa. Oddaję Ci chwałę Bogu za tych ludzi. Będziemy się modlić o każdego chorego. Będziemy się modlić o każdego chorego. Każdy chory człowiek, przyjdź tutaj do mnie. Czy jesteś chory, czy jesteś zniewolony? Chciałbym, żeby Wy zostacie, żeby potrzebujecie modlitwy. Oprócz tego każda osoba chora albo zniewolona, proszę, żebyście tutaj przyszli i będziemy się o Was modlić. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że będziemy wyrzucali z kogoś z Was demony, ja mam wielką prośbę. Nie módlcie się wtedy i nic nie mówcie. Otwórzcie usta, dlatego że demony najczęściej wychodzą przez drogi oddechowe. Jeżeli do tego dojdzie, ja Cię o to poproszę, chciałbym, żebyś tak robił. Chciałbym, żeby tam, będziesz mógł jeszcze grać? To zacznij. Niech mi to będziesz się modlił ze mną. Wystarczy może, że Ty przynajmniej będziesz grał. Agatka, chcesz się modlić, czy tam zostajesz? Hallelujah. Oh, God, Jesus Christ. Ojcze, uwielbiamy Twoje imię. Ci z Was, którzy nie jesteście chorzy, módlcie się razem z nami o tych ludzi, którzy potrzebują teraz pomocy. Hallelujah. Oh, God, Jesus Christ. Hallelujah. Holy Spirit, na Ciebie będzie wykładnie ręce. Holy Spirit, wiemy co robić. Chodźcie tutaj bliżej, żeby ludzie też mogli z tyłu podejść. Chodź Nina, proszę. Nina, chodźcie. Będziecie się z nami modlić o ludzi. Połóżcie na niego ręce. Jest człowiek, do którego ja się modliłem. Ja chcę, żeby namaszczenie na niego płynęło. Pierwsza rzecz. Czy jest ktoś ze śmiertelną chorobą? Rak? Czy jakakolwiek inna rzecz? Kto jeszcze ma jakąś śmiertelną chorobę oprócz tego człowieka? Okej, najpierw o siebie. Co to jest za rzecz? Gdzie on jest? Zaczął się odmówić. Odmówił się zaczął. Dobrze, dobrze. Będziecie się modlić. Chodź na chwilę. Chodź brata Michała. Składź się na niego ręce. Duchu Święty, przyjdź teraz. Przyjdź teraz do jego ciała. Przyjdź teraz. Do każdego miejsca, które było zainfekowane na tej formie. W imieniu Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty, do jego mózgu. Przyjdź, Duchu Święty, do każdej części ciała, gdzie powstała komórka nowych form. A teraz mówię do Ciebie. Demoniczna siła stojąca za tym nowotworem. W imieniu Jezusa przeklinam Cię. W imieniu Jezusa. Ja nakazuję Ci umrzeć. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja przeklinam demona, który powodował ten nowotwór. W imieniu Jezusa, demonie glejaka, związuje Cię, przeklina i zabrania Ci działać w tym ciele. Nakazuje Ci wyjść teraz. W imieniu Jezusa. A teraz mówię do każdego raka, do każdej komórki nowotworowej. W imieniu Jezusa bądź przeklęty. Rozkazuję Ci, umrzyj teraz przez imię Jezus. Umrzyj teraz w imieniu Jezusa. Umrzyj. Ja uwalniam w tej chwili Bożą moc. Bożą moc. Ja uwalniam Bożą moc w każdą komórkę rakową. Masz przestać działać, masz przestać brać tlen, masz przestać przyjmować jakiekolwiek pożywienie z ciała. W imieniu Jezusa, wol, umieraj, w imieniu Jezusa, teraz, przez potężne imię Jezus, Szakotoro, Lorde, Jezus, ja uwalniam życie, bo uwalniamy życie teraz w to ciało, życie w ciało, życie w to ciało. Życie w ciało. Życie. Kota we życie. Ja przeklinam epilepsję. Ja związuję demoniczne siły stojące za epilepsją. W imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa łamię od przekleństwa wypowiedzianego nad nim. W imieniu Jezusa powiedz tak.
Wyrzekam się każdego słowa niewiary, które przyjąłem w swoim życiu. Wyrzekam się wszelkiego przekleństwa, wszelkiego bałwochwalstwa i wszystkiego, co mogło niszczyć moje życie. Ogłaszam, że należę do Jezusa. Prawda Boża wypełnia moje życie. I tylko Jezus Chrystus ma do mnie prawo. Amen. Jezu Michał, trzymaj na nim ręce. Ze dwie osoby nie trzymają na nim ręce. My się modlimy o następnych ludzi. O to się chcesz modlić. Na Patka chodź. Modlimy się o Niego. Otwórzmy. Duchu Święty, przyjdź teraz do Niego. Thank you.
Thank you.
odbiera ci możliwości dotykania tego człowieka, odbiera ci możliwości działania. Wyrzuca ci teraz przez imię Jezus, 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 przez imię Jezus. Ja łamię moc pojrzających słów, ja łamię moc pojrzających gestów, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, wszelkie poniżenie. Wsuwaj się teraz.
Thank you.
cokolwiek wzięliście dzisiaj od Boga, chciałbym, żebyście utrzymywali to przez waszą wiarę. Ci z was tutaj jesteście po raz pierwszy w tym kościele, ktoś do was na pewno podejdzie, da wam płytę z fundamentami wiary i z wami nawiąże kontakt. Chciałbym, żebyście przyjaciele z każdą osobą, która dzisiaj przyszła świeżo, żeby każdy sobie usiadł, porozmawiał z taką osobą, żeby ta osoba nie wyszła bez zostawienia wam kontaktu, żebyście mieli kontakt z ludźmi. Dlatego już się teraz podzielcie i sobie umówcie się. Mówię tutaj do liderów przede wszystkim, żebyście z tymi ludźmi mieli kontakt. Wy natomiast przyjaciele, którzy przyjęliście dzisiaj rzeczy od Boga, chciałbym, żebyście w wierze trwali w tym, co wzięliście. Pamiętajcie, wiara jest pewnością tego, czego nie widać. A więc bez względu na to, kto jak się będzie czuł dziś czy jutro, macie ogłaszać te rzeczy, o które dzisiaj się modliliśmy. Wielu z was już dzisiaj doznało ulgi. Natomiast musisz mówić tak, jak uwierzyłeś. Życie i śmierć jest z mocy języka. Życie i śmierć jest z mocy języka. Jeżeli dzisiaj został na przykład nad tobą złamany duch poniżenia, to jutro staniesz przed lustrem i powiesz, jestem cenna. Bo Jezus Chrystus uczynił mnie cenną. Rozumiesz? Jeżeli dzisiaj został uzdrowiony twój kręgosłup, a jutro odczujesz jakikolwiek ból w kręgosłupie, to powiesz tak, diable, nie oszukasz mnie, jestem zdrowa. Bo w wierze chodzę, a nie w odczuciach. I powiesz do swojego kręgosłupa, pamiętasz? Wczoraj zostałeś uzdrowiony. Trwaj w zdrowiu w imieniu Jezusa. Ci ludzie, którzy do was podejdą i z wami porozmawiają, powiedzą wam dzisiaj więcej. Chciałbym, żebyście też przestudiowali fundamenty wiary, które tam są, bo one są bardzo potrzebne dla was. Jutro mamy tutaj nasze normalne spotkanie o godzinie 10. Zapraszam każdego z was ze świeżych osób, które tutaj dzisiaj jesteście, skorzystajcie z tego i miejcie kontakt. Może Wiola też możesz iść tam już do ludzi. Porozmawiać do tych ludzi, którzy dzisiaj tutaj przyszli po raz pierwszy, którzy się modliliśmy. Ojcze, my dziękujemy ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy za ten wielki przywilej, że możemy brać udział w twoich działaniach. Że to jest dla nas takie proste, Ojcze, że nie wymaga to niczego od nas więcej, oprócz tego, abyśmy z tobą współpracowali, Duchu Święty. Duchu Święty, prosimy ci każdego człowieka, który tutaj dzisiaj przyszedł, z jakąkolwiek swoją potrzebą. Duchu Święty, my ogłaszamy nad nim twoje błogosławieństwo, ochronę twoich aniołów, dbałość o tego człowieka, w imieniu Jezusa Chrystusa. Uwielbiam cię, Ojcze, za to, że ty usługujesz, Duchu Święty. Chwała ci, Panie. Halleluja. Dobrze, przyjaciele, jutro mamy nasze spotkanie o 10:00, także widzimy się jutro, tutaj jeszcze sobie